Sklep KFD.pl. Największa hurtownia odżywek w Polsce. Witajcie, z tej strony Justyna, poradnia medycyny żywienia MedFood. Dzisiaj porozmawiamy sobie o metylacji. Otóż metylacja jest to dzisiaj taki bardzo popularny temat, coraz bardziej modny i bardzo dobrze, dlatego że znajomość metylacji, znajomość cyklów metylacyjnych pomaga nam zachować zdrowie. Czym jest metylacja? Może w kilku słowach. Samo pojęcie metylacji oznacza przyłączenie się grupy metylowej złożonej z 3 atomów wodoru i 1 atomu węgla do jakiejś cząsteczki. Tą cząsteczką może być DNA i w takiej sytuacji zazwyczaj mamy do czynienia z wyłączeniem danego genu. Tą cząsteczką może być również jakieś białko, jakiś enzym, czy też cząsteczka neuroprzekaźnika. W takiej sytuacji często dochodzi do zmiany aktywności danego białka. Jakie funkcje spełnia metylacja w naszym organizmie? Otóż tych funkcji jest bardzo, bardzo wiele. Po pierwsze jest to detoks metali ciężkich, jest to oczyszczanie organizmu, kontrola naszego DNA. Metylacja między innymi wyłącza geny odpowiedzialne za produkcję rakotwórczego estrogenu, więc też chroni nas przed nowotworami. Metylacja również odpowiada za produkcję osłonek mielinowych, zapewnia balans między neuroprzekaźnikami, a także chroni nas przed chorobami autoimmunologicznymi poprzez zachowanie równych proporcji pomiędzy limfocytami T i limfocytami B. Metylacja także odpowiada między innymi za produkcję dwóch najważniejszych antyoksydantów, jakimi jest glutation i koenzym Q10. Jeśli chodzi o problemy i zaburzenia metylacyjne, zaburzona metylacja może prowadzić między innymi do częstych poronień, do problemów z zajściem w ciążę, może zwiększać ryzyko wystąpienia nowotworu, wystąpienia choroby autoimmunologicznej, wad rozwojowych u dziecka, zwiększa ryzyko urodzenia dziecka na przykład również z zespołem Downa. Często przy problemach z metylacją słyszy się o tak zwanej podwyższonej homocysteinie. Otóż czym jest ta homocysteina? Homocysteina jest to taki aminokwas, który powstaje z innego aminokwasu, jakim jest metionina. Metionina często dostarczana jest z pożywieniem, głównie poprzez produkty odzwierzęce, takie jak jajka czy mięso. O tyle, o ile ta homocysteina jest nam niezbędna do życia w niewielkich ilościach, bo chociażby prowadzi do powstania najważniejszego naszego antyoksydantu, jakim jest glutation, o tyle w nadmiarze homocysteina może promować uszkodzenia naczyń krwionośnych i może prowadzić do chorób takich jak udar, zawał, miażdżyca, zakrzepica, a także może się przyczyniać do zwiększonego ryzyka wczesnych poronień i problemów z zajściem w ciążę. Jakie są przyczyny podwyższonej homocysteiny? Przede wszystkim jest to niedobór witamin z grupy B, zwłaszcza takich witamin jak witamina B9, B6 i B12. Najczęstszymi przyczynami takiego niedoboru są jakieś problemy jelitowe, zaburzone wchłanianie, niedokwaszony żołądek, czy też przewlekła infekcja Helicobacter pylori. Kolejną przyczyną jakby podwyższonej homocysteiny jest niewydolność nerek, czy też problemy z wątrobą, niedoczynność tarczycy, spożywanie przewlekłe alkoholu. Alkohol bardzo mocno wpływa na podwyższoną homocysteinę, chociażby poprzez wpływ na bardzo ważny enzym, jakim jest syntaza metioniny. Również palenie papierosów. Jeden papieros dziennie może podwyższać nam homocysteinę nawet o 1%. Do tego bardzo duża ilość wypijanej kawy, 8 filiżanek dziennie, bardzo mocno podwyższa nam również homocysteinę, ale już wypijanie 2-3 filiżanek także będzie miało wpływ na zwiększoną ilość tego aminokwasu. Co jeszcze podwyższa homocysteinę? Stres. Również nadmierne przetrenowywanie się, jeżeli trenujemy zbyt dużo, zbyt intensywnie w stosunku do naszych możliwości. No i taką przyczyną podwyższonej homocysteiny, o której się najwięcej dzisiaj mówi, są to mutacje genetyczne. Być może każdy z Was słyszał o mutacji genu MTHFR. Jest to gen, który bada się w Polsce, chyba jedyny gen, jaki bada się w Polsce. I jest on właśnie związany z podwyższoną homocysteiną. Gen MTHFR koduje enzym, który odpowiada za przekształcenie się kwasu foliowego do jego aktywnej formy, czyli folianu. Z kolei ten folian jest takim dostawcą grupy metylowej dla enzymu, o którym już wspominałam, syntaza metioniny. I ten właśnie enzym odpowiada za przekształcanie toksycznej homocysteiny w metioninę. Więc w sytuacji, kiedy mamy mutację tego genu, jest on w pewien sposób niewydolny i wówczas dochodzi do kumulowania się tej homocysteiny w organizmie, no i tym samym do tych wszystkich problemów, o których wcześniej już tutaj wspominałam. Co zrobić, jeżeli mamy mutację takiego genu MTHFR? Jeżeli zrobiliśmy sobie badanie genetyczne i wyszło nam, że mamy mutację genu MTHFR. Po pierwsze też
Jeśli chodzi o te mutacje, no to mamy tutaj dwie takie formy. Może być to homozygota, czyli taka bardziej dotkliwa dla nas mutacja, kiedy to odziedziczymy dwa warianty genu wadliwego. Jeden od mamy, drugi od taty, ale może być też heterozygota, jest to znacznie bardziej popularna sytuacja, kiedy odziedziczymy tylko jeden wadliwy gen, albo od mamy, albo od taty. I taka forma jest dużo łagodniejsza. Wracając do tematu, co jeżeli okazało się, że taki wadliwy gen posiadamy? Po pierwsze, suplementacja folianami, czyli nie suplementujemy się kwasem foliowym, tylko zawsze aktywnymi formami witamin z grupy B. Tak samo jeśli chodzi o witaminę B12, tutaj suplementujemy się metylkobalaminą, a nie chociażby cyjanokobalaminą. Jeśli chodzi o witaminę B6, również warto zadbać o aktywną formę, czyli taką formę, jaką jest fosforan pirydoksalu. Co jeszcze powinniśmy zrobić przy zaburzonej metylacji? Warto również zadbać o dietę bogatą w cholinę i inozyto, dlatego że cholina jest niezbędna w wszystkich niemalże wszystkich cyklach metylacyjnych. Oczywiście najbardziej takim popularnym źródłem choliny są żółtka jaj, ale dzisiaj bardzo dużo osób cierpi na nietolerancję jajek, więc w takiej sytuacji warto sięgnąć po odpowiedni suplement z choliną. No i trzecia sprawa, chyba najważniejsza, stres, czyli umiejętność radzenia sobie ze stresem. W sytuacji, kiedy tego stresu mamy za dużo, dochodzi do zaburzonej produkcji neuroprzekaźników i cała metylacja, różnego rodzaju właśnie cykle metylacyjne też mogą być zaburzone. I na koniec takie podsumowanie. Warto pamiętać o tym, że gen MTHFR to jest jeden z bardzo, ale to bardzo wielu genów, które biorą udział właśnie w tych cyklach metylacyjnych. I te wszystkie geny, one też ze sobą jakby współpracują, są różne interakcje między nimi. Więc miejcie na uwadze, że ten gen MTHFR to jest tylko jeden gen. My w Polsce badamy tylko jeden gen i są jeszcze takie geny, jak chociażby gen CBS, który właśnie odpowiada za szybsze wyczerpywanie się homocysteiny. Więc jeżeli ktoś ma mutację genu CBS i mutację genu MTHFR, może mieć homocysteinę idealną. Są też geny odpowiedzialne za kodowanie receptorów dla witamin. Są też geny odpowiedzialne za kodowanie enzymów, które rozkładają neuroprzekaźniki. Także miejcie na uwadze, że metylacja to jest po pierwsze bardzo skomplikowany proces, bardzo ważny w naszym życiu, a my poprzez nasz styl życia, odpowiednią dietę, odpowiednie podejście do stresu możemy bardzo wpłynąć na te procesy i tym samym możemy bardzo mocno poprawić sobie nasze zdrowie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne filmiki z KFD.